Witam Was z tej strony Sabal, moi drodzy, e, za miesiąc dokładnie będę miał 10 milionów wyświetleń na kanale, samego tylko Metina. Mój kanał istnieje już praktycznie 6 lat, albo prawie, albo ponad, już się pamiętam kiedy zaczynałem, ale coś koło tego 6 lat już będzie. W Metinie już praktycznie za mnie każdy, jeżeli mówię o osobach, które oglądają YouTube'a, każdy mnie kojarzy, to z dobrej perspektywy, to z złej, ale jakieś moje tam mój nick jest rozpoznawalny no i powiem wam dzisiaj w tym filmiku jakie mam plany na przyszłość jak, co bym chciał zmienić i, i, i ogólnie e, zacząłem się w tym momencie i ogólnie co bym chciał zrobić o tak 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 to powiedzmy e, żeby nie było metin dużo mi dał Dzięki niemu też się dużo nauczyłem. Nie chodzi o sobie prywatne, bo nikogo to nie obchodzi, nie chodzi o oficjala, ale bardziej chodzi o montaż, o sprzęt audio wideo o wygłuszenie, o kamerę. Kamerę też mam od, od niedawna, no ale jakiś progresik jest. Mimo, że to jest Metin, mała gówniana gra, niszowa oba bardzo, no to jednak progres u mnie jest znaczący. Z roku na rok coraz lepiej to wygląda, coraz bardziej się staram na tych filmach. Oczywiście to nie jest jakiś poziom, można powiedzieć, endgameowy, albo te wyżyny YouTube'a, bo ja nie mam swojego montażystę i ciężko jest pogodzić grę ze streamowaniem i jeszcze montowaniem, więc faktycznie przy tym montażu jeszcze trzeba posiedzieć, ale ogólnie jest zajebiście, oprócz tego w tym roku chciałbym kupić sobie mikrofon lepszej jakości, mimo że ten jest już high-endowy, to i tak za mało jak na mnie i jakiś fizyczny mikser, bo akurat użyłam wirtualnego mimo że głosu nie mam najlepszego do nagrywania i streamowania to wiem, że yy... Da się mieć jeszcze lepiej, nie? I, i ja lubię wyciskać soki, wyciskać e, jak najlepsze rezultaty, mimo że jest e, syp, nie? <laughs> Wiadomo o co chodzi. E, więc, tak, moi drodzy, 10 milionów wyświetleń to jest kupa, kupa, kupa roboty. Ja 900 filmów ponad nagrałem. Masakra, kurde, ja przy tym metynie czasu straciłem e, ogólnie. W pozytywnym świetle, nie? Bo czegoś mnie to nauczyło, dużo ludzi poznałem, ale ogólnie, no. Czy chcę, czy nie chcę, czy ja kocham Metina, czy go nienawidzę, no to Metin jakąś moją karierę, nazwijmy to w cudzysłowie, blokuje. Wiecie, ja byłem w wielu ekipach YouTuberów, którzy potem rozwinęli skrzydła i mają teraz po kilkaset tysięcy yy, subów, czy wyświetleń. Ja im tego nie zazdroszczę, bo to jaki oni content nagrywają. Dla kidów i jak się zachowują, no mi duma by tak nie pozwalała, ale to nie znaczy, że muszę, czy będę chciał gdzieś z Metinem do końca życia. Wiecie, ja tak myślę takim przejściem łagodnym, w sensie, jeżeli ja z innej gry. Która ja też mnie zafascynuje i bardzo zafascynuje, jeżeli chodzi o oglądanie. Wbiję tyle samo wyświetleń, jak teraz z Metina, to będzie dla mnie sukces. Jeszcze nie wiem, co będę nagrywał. Jeszcze nie wiem, w jakim formacie, czy może się okazać, że tylko ja z Metina umiem nagrywać, a z innych gier nie potrafię. Wiecie, jestem Metinczykiem od początku, więc no, ciężko jest się przystawić z tej gry na inną. nie powiedziałem, że to będzie natychmiastowe, bo Metin zawsze u mnie będzie. Tylko bardziej coś pobocznego na boku, żeby próbować, wiecie, to jest takie zmęczenie materiału i wypalenie się, nie? Możecie mi wierzyć, ale człowiek po tym czasie, jak widzi Metina, no to nie sprawia mu takiej frajdy. Oczywiście dzięki temu, że mam w tym roku kamerę i więcej się u mnie dzieje, że są memy z moją mordą, że paru osobom monitor pękł od zajebistej mojej twarzy, czy, więcej ludzi mnie ogląda dzięki temu, mogą zobaczyć moje emocje, jakieś tam dymy są, no jest tego lepiej, więc co chwilę coś się dzieje, więc nie jest aż tak trudno, ale mimo to to jest dalej Metin, więc, no, ciężko jest wyjść poza to, co już osiągnąłem, bo wydaje mi się, że osiągnąłem już wszystko, co mogłem osiągnąć w Metinie. Wiadomo, że mogłem mieć jeszcze 20 tysięcy wyświetleń, maksymalnie 30 na odcinek, ale to nic nie zmienia, dalej to jest Metin, dalej to jest jakaś blokada, która, powoduje, że ja bym chciał się rozwinąć na większą publikę, ale na grę, mnie fascynuje. Aktualnie jest to Metin 2. Tak naprawdę ja nigdy nie próbowałem na poważnie z inną grą. Nie chodzi o, o to, żeby to była gra MMO, żebym się stał jakimś let's playowcem, bo to nie jest dla mnie. Ja nie, nie, nie potrafię chyba filmować albo nagrywać gry single i przedstawiać to w ciekawy sposób albo ja jestem zbyt leniwy, żeby spróbować to przedstawić, ale i tak osiągnąłem duży sukces, jeżeli chodzi o Metina, bo ludzie aktualnie nie oglądają mnie, a czy inaczej, oglądają y, serwery, dlatego że ja tam gram? Na, znaczy, źle powiedziałem jeszcze raz. Ludzie oglądają y, y, mnie, a nie serwer, na którym gram. Bo wiecie, kiedyś tak było, ja to zauważyłem, że jak jest jakiś popularny serwer, a szczególnie prywatny, gdzie jest nachajpowany, to nie, nikt Cię nie musi znać, możesz być to YouTuberem, ale spokojnie po 5-6 tysięcy świetnie na starcie wykręcić, jak będziesz w topce, albo, albo będziesz pierwszy, albo no jakoś to ciekawie przedstawisz, jeżeli serwer jest nachajpowany. No i aktualnie jak na serwera, gdzie kompletnie nie ma Polaków żadnych, następnie to może jest tam seta, to będzie maksymalnie. I od ponad pół roku, może nie, już od roku w sumie gram na serwerach zagranicznych oficjalnych. No i zauważyłem, że ludzie się przyzwyczaili do mnie jako osoby, a nie do serwera. I nieważne, gdzie ja zagram, i tak bym miał te same wyświetlenia, więc to jest dla mnie wielki sukces, bo kiedyś myślałem, byłem przekonany, że jeżeli chodzi o moje dyspleje, nie chodzi o dymy, które kiedyś robiłem, bo były to ciekawe, ale pliwy nudzą strasznie, zaraz przyjdę do tego, dlaczego przestałem nagrywać pliwy, ale. Yy, Dzięki temu, że to co udało mi się osiągnąć, nie nieważne gdzie pójdę, i tak nie będę miał te same. Bo każdy wie jak gram, każdy wie jak się zachowuje. Może troszkę patologicznie, może nie, to zależy od ceny yy, prywatnej, ale coś tam robię i się staram, nie? Żeby nie było. Więc yy, priwy, moi drodzy, ja przestałem nagrywać priwy już przed tym, zanim Gameforge zaczął walić strajkami. Bo szedłem do wniosku, że to nie jest dla mnie. W sensie. Problem jest taki, że jestem zapolonym y, graczem serwerów hard, uwielbiam hardy, ale tych hardów w ogóle nie było i zawsze musiałem grać na siłę, na jakimś easy, dla kasy, na jakimś mediumie, nie chcę tego. A teraz jeszcze jest taki absurd, że znacza część youtuberów się z tego utrzymuje, jeżeli chodzi o serwery prywatne nie patrzą na to, nie patrzą na widzów, tylko patrzą na to, żeby spełnić warunki umowy. Przykładowo, no... Nie będę mówił Niki, bo to nie jest film wyjaśniający YouTuberów, czy tam robienie dymów, no ale jest YouTuber, nie wiem, Niku X, czyli obojętnie jak Nik, widzowie mówią mu, żeby nie, nie się ta ten serwer, ale dostał większą kasę i tam pójdzie, a potem przeprasza, że, że, że to upadło. No wiecie, to jest jak to się historia, wieczne ruchanie ludzi na, na hajs. Każdy wie, jak to działa, więc nie będę tego przytaczał, bo to nie ma sensu i zmarnuje nam to niepotrzebnie czas. Ale każdy wie, jak to funkcjonuje. W tym momencie ja współczuję tym YouTuberom z serwerów prywatnych, bo jakby się zapytać, podaj mi. 50 twoich stałych widzów, jakbyś tak mógł, mógł powiedzieć, ponikach albo, albo coś. No ciężko by mieli, bo oni tylko laszują yy, yy, te kanały, tam 50 tysięcy kanałów robią, GeForce to usuwa, to oczywiście to, co zrobi GeForce jest złej, do, do bani, ale, ale mówię, oni nagrywają po to, żeby spełnić warunki umowy, a nie po to, żeby nagrywać dla widzów. Mają gdzieś kto to ogląda, czy to oglądacie, balne, żeby zga by się, by się, się zgadzały, żeby filki były klikane, i kasa leciała, i to jest strasznie toksyczne, i dlatego od tego odszedłem. Oczywiście, żeby nie było, że jestem hipokrytą, ja miałem swoje projekty, nie mam jakiś tam projekt, ale e, to jest co innego: jest mieć, a co innego, nagrywać z tego. If you know what I mean, nie? Więc, więc, więc dlatego z tego odszedłem, i jestem z tego e, dumny. Więc tak, no mówię, ja mam parę pomysłów na serię, mam parę pomysłów na w jaki sposób mam to nagrywać. Będę próbował, ale żeby nie było, żebyście się przestraszyli, dalej będą Steam z Metina, dalej będzie Metin 2. Na razie się od tej gdy nie uwolnię, jestem do niej przyspawany, czy chcę czy nie. To jest bardzo smutne dla twórcy takiego jak ja, że od 6 lat tylko siedzi w jednym zastanym świecie Payton i nie może z tego wyjść. No ale taki sobie kanał stworzyłem, zaniedbałem nie miałem różnego kontentu, i pluję sobie w mordę, że tego wcześniej nie zrobiłem. No, ale tak na pełnej pompie z inną serią, raczej ruszę w następnym roku, bo jeszcze jest tam parę zmian w moim, w moim życiu w tym roku. Wiecie, zacząłem ćwiczyć, picie wód na czas. No, ciężka robota, nie? W sensie, no, trzeba tam polepszać swoje umiejętności w alkoholizowaniu się, i na to trzeba mieć czas, dlatego. Mówię, w tym roku jeszcze będzie spokojnie, tylko będzie metin, ale w następnym już tak na pełnej będę próbował, zobaczymy, może to wyjdzie. Teraz zaczynam streamować z jednych gier, mam nadzieję, że Wam się to podoba. Oczywiście, żeby nie było, ja nie chcę Was zmuszać do oglądania kontentu, który Wam się nie podoba, bo przyzwyczajenie przyzwyczajeniami, no ale nie każdy inaczej, ja nie jestem świadom tego, czy jestem w stanie streamować coś innego niż metina, wiecie o co mi chodzi, no ja... Jestem stworzony tylko pod jedną grę, tylko to robiłem. Ja nie wiem, czy udźwignę czy coś innego. Będę próbował, ale czy mi to wyjdzie? Nie wiem. Wiecie, i to też nie chodzi o to, żeby się na siłę wybić, bo gdybym chciał, to bym nagrywał tylko Minecrafta, Fortnite'a. Wiecie o co chodzi? No, nie wiem, czy pamiętacie, ale byłem w ekipie. Yoshihito kiedyś, jak on miał miejsce, bo ode mnie. Potem myśmy się pokłócili, rozdzieliliśmy się i on właśnie nagrywa tylko to, co jest popularne pod podwyświetlenia. I ja bym nie mógł być jego osobą, w sensie wczuć się w jego rolę, no bo mnie duma abym nie pozwalała, żeby nagrywać takie ewidentne klipy pod yy, widownię 5-8. Nie, no, ja, mnie, mnie by szlak trafił po prostu, yy, gdybym miał robić content dla kidów. Ja się do tego nie nadaję, dlatego. Yy, chcę zachować swoją duszę w tych filmach, mówiąc poetyckie, jestem cześć, żeby nie było, żeby ktoś się nie pomyślał, jeszcze, <grym> yy, yy, i po prostu chcę, żeby te filmy miały... Yy... Może nie, żeby się wyróżniały, ale żeby były dobre też dla mnie, a nie, że nagrywanie dla siły, dla kasy. Dlatego mówię, ja odszedłem z priwów, nikt mnie nie, nie zmusza, żebym oficera nagrywał, nikt mnie nie zmusza, żebym robił streama. Robię, kiedy chcę, jak chcę i, 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 i kiedy mam o to ochotę, żadna umowa mnie nie obowiązuje. I to w sumie chyba tyle. E, powiem wam, 6 lat, kupa czasu, 10 milionów wyświetleń. Kupa wyświetleń jak na tak grę, i to jest Metin 2. Wiadomo, że ktoś to robi dwoma, trzema filmami, ale dla mnie to jest dużo. E... Jakoś tam jestem rozpoznawalny w necie, mimo że... E... Się... Może... Możecie się dziwić, ale... Wielu większych youtuberów mnie kojarzy, co coś mnie zaskakuje niekiedy, jak u nich komentuje jakiś film. Też są metinczykami. Czy to streamerzy, czy youtuberzy, więc... Pasos tylko na to, moim zdaniem wiele osiągnąłem, wiele osiągnąłem, ale mówię, ja lubię się rozwijać i ja bym chciał, żeby było lepiej. A jeżeli ja nie będę próbował, do końca życia będę przyspawany do tego metina i razem z tą grą upadnę, bo w końcu metin upadnie. Może nie w takim znaczeniu, że nikt nie będzie grał, zawsze się znajdzie 1200 ludzi, no ale ja nie chcę właśnie dojść do momentu, gdzie będzie mi oglądało 5 osób i dlatego, że stanę się jakiejś do dupy, tylko dlatego, że nikt już w tą grę nie gra, nikogo to nie interesuje. O to mi chodzi w tym momencie. Więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was Sabal, dzięki za te 6 lat. Ja ledwo wytrzymuję psychicznie z wami, ale fajnie jest. Więc razie do widzenia i siema.